Burmistrze, panie sołtysie, koledzy samorządowcy, szanowni państwo, mieszkańcy gminy Butusk i ościennej gminy. Ja bym króciutko, zanim ustosunkuję się do raportu oddziaływania, bo tu w szczegółach to będą pracownicy, ja państwu mogę powiedzieć tak. I to jest chyba clue dzisiejszego dnia. Pomimo tego, że będzie, załóżmy, nie wiem jaka, decyzja państwowego sanepidu w skrócie, pozytywna, czyli taka, która nakazuje mi wydać decyzję, raz. Drugi raz, jeżeli RDOŚ powie tak, to ja powiem nie. Myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć. Czyli nie wydam. Ja myślę, drodzy państwo, że mówię dzisiaj o innych sprawach, o remoncie szkoły. Na przykład porozmawiamy, to tą dobrą wiadomość dla wszystkich państwa. Zaraz będziemy kontynuować, tylko też jedną rzecz taką, myślę, bardzo pozytywną, gdzie też rozszalały się pewne takie emocje jakiś czas temu, że szkołę chce zlikwidować. Drodzy państwo, gdybym chciał szkołę zlikwidować, przepraszam, że to nie ten temat na dzisiaj, tylko jedno zdanie. To nie pozwoliłbym na to, żeby były tutaj oddziały, w których jest troje uczniów. Dwa, nie pozyskałbym prawie miliona złotych na remont tej szkoły. To tak przy okazji mówię. Moje zdanie państwo na temat kurników. Jajka lubię, kury też, kurników niekoniecznie. Dziękuję. Dziękuję. Ja tak naprawdę nie uzyskałem odpowiedzi. Pracownicy za chwilkę przedstawią szczegóły.